Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Piotr Żyła, piąte miejsce, konkurs duetów ostatni tej zimy. Do zaakceptowania wynik, czy ten niedosyt przeważa? Czy, no, jak najbardziej do zaakceptowania, bo tak by no, cały czas gdzieś tam byliśmy blisko tego podium. Walka była na pewno i skoki były w porządku, także to jest najistotniejsze, że skoki były fajne, moje w sumie i Olka. Także no daliśmy ileśmy mogli, no i to jest najważniejsze. No a podium, fajnie by było, no a piąte też jest dobre. Po skokach treningowych nie byłeś przekonany, czy to da bilet do składu na duety? No tak wyszło, no tak to już bywa czasem u mnie, że no te treningowe były jakie były, no. Skoczyłem sobie typowo na czucie, bo tak by nie ma co iść od razu w treningach full gaz, tylko trzeba sobie fajne czucie złapać, żeby później na cały weekend było, a nie się szarpać nie wiadomo ile. No i tak w sumie no ten drugi treningowy już tam coś lepszy był. No ale tak no po tym pierwszym, no to tak. Nie myślałem, że dostanę szansę występu, ale tak by, no myślę, że w miarę to wykorzystałem, bo te skoki właśnie w konkursie już były zdecydowanie lepsze jak te C2 treningowe. Piotrek, co to było za zamieszanie z numerami startowymi? Kiedy do Ciebie dotarła informacja, że to nie są te numerki i to generalnie u większości ekip niż te, co powinny być? Nie wiem, po pierwszej serii mi zmienili numerek z 8 na 7. Myślę, dobra, no to co zrobić, nie? To nie wiem w ogóle. Nie wiem w ogóle, o co się tam rozchodzi, nie? No także, ale jakoś się tam nie wdrażałem w to, o co to chodzi. No po prostu dali mi 7, oddałem 8, no i... No i poszłem do góry. W Stanach pytamy, jak aklimatyzacja. W Japonii pytamy, jak ta zmiana czasu. Ale mało kto pyta o ten powrót do Europy. A to jest równie trudne czasami. Jak się czujesz? A w porządku już. Już teraz w porządku. No na pewno pierwsze dwa dni nie były za fajne. Ale teraz już można powiedzieć, że fajnie. I wolę zdecydowanie w tą stronę, jak w tą japońską, nie wiem, to ja nie wiem, ja już tam chyba nie będę jechał. Co roku tak mówisz, że ja już tam nie pojadę, a potem znowu widzimy się za oceanem czy w kraju kwitnącej wiśni. Powodzenia w sobotę i w niedzielę. Dzięki bardzo.